Pasieka w starej kopalni ma się dobrze i zamieszkujące ją kilkaset tysięcy pszczół wyprodukowało już pierwszą w tym roku partię miodu. Do jego zebrania i degustacji zaproszono dzieciaki z publicznej szkoły podstawowej nr 2 z Białego Kamienia. Przy okazji gospodarze pasieki przeprowadzili warsztaty o recyklingu. Pasieka w starej kopalni powstała w 2021 roku. Jej wyjątkowość polega na tym, że ule zbudowano z elementów odzyskanych z elektrośmieci. Odzyskiem zajmuje się profesjonalna firma Aureco, a edukacją ekologiczną Fundacja Odzyskaj Środowisko. Jest to projekt, który został zainicjowany poprzez podstawienie czerwonych pojemników na elektryczny sprzęt na ulicach miasta Wałbrzycha. Dodatkowo mamy nawiązanie do ule z recyklingu, nawiązują swoim czerwonym daszkiem do koloru czerwonych pojemników. I teraz pasieka, która stoi za nami, jest typową pasieką edukacyjną, a nie produkcyjną. Co to oznacza? Oznacza to tyle, co my jako fundacja wraz z miastem pokazujemy, że ze zużytych materiałów, z elektrycznych śmieci możemy stworzyć naprawdę piękne rzeczy, bo o ile tutaj mamy do czynienia z ulami, o tyle dzieciaki zaraz będą oglądać i tworzyć wspaniałe rzeczy. Na przykład możemy z materiałów zużytych z elektrycznych śmieci zrobić biżuterię, szachy, a nawet elektryczny las w szkle. Akcja jest podziękowaniem dla Wałbrzyszan, którzy korzystają z pojemników na elektroodpady i przekazują swój zużyty sprzęt do recyklingu. Dzięki temu nie trafia on na wysypiska albo, co gorsza, do przyrody i nie zanieczyszcza środowiska. Czerwone pojemniki stoją na ulicach Wałbrzycha, których obecnie mamy 19, także mamy nadzieję, a propos przyszłych planów, że postawimy ich troszeczkę więcej jeszcze, że nam ten projekt się rozszerzy o kolejne lokalizacje. Dzięki Wałbrzyszanom, dzięki im za ich zaangażowaniu elektryczne śmieci trafiły do recyklingu. Pozyskaliśmy materiały, z którego zbudowaliśmy domy dla pszczół krainek, w których, jak się zaraz okaże, dzieciaki też zobaczą, pszczoły naprawdę się czują bardzo dobrze i produkują bardzo smaczny miód. Okazuje się, że miód nasz jest lepszy niż jakikolwiek inny, bo na naszych oczach się tworzy. Na pewno obecność Fundacji Ochrony Odzyskaj Środowisko, z którą współpracujemy przy recyklingu elektrosprzętów czy elektrośmieci, jest tutaj kluczowa również poza dziećmi, no bo gdyby nie ta fundacja i gdyby nie ta współpraca i nie te elektrosprzęty, to nie mielibyśmy tych uli. Bez pszczół nie ma życia na ziemi, więc zakładam, że wszystkim nam zależy, żeby pszczół było jak najwięcej i w tym jest nasz udział drobny, ale bardzo sympatyczny. Dzieci nauczą się trochę o środowisku, a poza tym będą miały miły czas. Miód ze starej kopalni przy sprzyjających warunkach można pozyskiwać nawet 3 razy w roku. Każdy ul pozwala pozyskać od 10 do 15 kg miodu za jednym podejściem. Nie są to jednak ilości hurtowe, które pozwoliłyby na szeroką sprzedaż, dlatego ten miód rozlewany jest do małych słoików, które służą jako upominki dla biorących udział w warsztatach lub są rozdawane przy różnych okazjach.